Witajcie kochani. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak przygotowuję dla siebie nalewkę z kasztanów. I potrzebuję do tego 400 ml alkoholu. Jest, już jest. I pół szklanki kasztanów. Przelewamy do słoika, wsypujemy kasztany mamy. I słuchajcie, teraz to będę wytrawiać 14 dni. Zamykam i na 14 dni odstawiam w ciemne miejsce. Oho. I mamy problem. Poleciało, nie zamknęło się tak, jak powinno się zamknąć. Dobrze. Odstawiamy na 14 dni ten alkohol. Po 14 dniach ja tą nalewkę przefiltruję i odstawiam do piwniczki w ciemne miejsce. Będę ją zażywała ja osobiście 3 razy dziennie po pół łyżeczki. Tylko z nalewką właśnie należy postępować bardzo ostrożnie, dlatego że jeżeli przedawkujemy, mogą wystąpić gwałtowne wymioty, nudności. Więc jeżeli ktoś z Was będzie chciał sobie coś takiego zrobić, musi zachować środki ostrożności. W tej nalewce, w tych kasztanach mielonych, najbardziej interesuje mnie escyna, która się tutaj znajduje. Zawarta jest w nasionach kasztanowca. Ma ona działanie przeciwobrzękowe, przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe. I co jest jeszcze fajnego w kasztanach? Że kasztany wzmacniają odporność naczyń krwionośnych. To jest fajne. Usprawniają krążenie krwi w skórze, w mózgu i w kończynach dolnych. Tą nalewką ja również, tej nalewki również będę używała do smarowania obrzęków, różnych opuchlizn, stłuczeń. Ona do tego będzie nam służyła. Więc robię tylko tyle, bo nie ma potrzeby robić za dużo. Nie wiadomo, czy w ogóle będziemy jej używać, czy będzie taka potrzeba. Więc myślę, że tych 400 ml wlałam wódki, więc tu w jakieś 350 ml w sumie będzie nalewki. I to jest to. Ale moi mili, mam kasztany. I teraz ja przygotowuję, mam skarpetki. W tych skarpetkach są kasztany. Te kasztany będę układała pod łóżko. Każdy z domowników będzie miał dwie skarpetki wypełnione kasztanami pod łóżkiem. Dlatego, że z obserwacji wynika, że kasztany neutralizują szkodliwe promieniowanie cieków wodnych i również dobrze wpływają na sen, przywracają sen, jeżeli ktoś ma dolegliwości reumatyczne, prawdopodobnie pomagają. Więc ja przygotuję takie woreczki, skarpetki dla każdego.
po 15-20 kasztanów, po 2 woreczki na każdą osobę. Ułożę to i zostawię. Zostawię to na cały rok. W przyszłym roku będą świeże kasztany, więc ja to wszystko wymienię na nowe. No i tak właśnie zrobię. Moi drodzy, w tej chwili żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia.